Dzień dobry, witam Państwa, Kamil Klimczak, to kolejny komentarz narodowy na kanale Chrobry Szlak, a dzisiaj pochylimy się nad minioną już rocznicą powstania warszawskiego. Nie poświęciłem jej tyle miejsca, ile chciałem, dlatego teraz jakby to niedopatrzenie naprawiam i proszę Państwa, parę słów na temat tej rocznicy. Najpierw tak ogólnie, potem co do tego, co padło na tych obchodach i co się działo wokół tegorocznych obchodów, ale może najpierw zacznijmy od ogólnego spojrzenia. Proszę Państwa, no można pewne mity demaskować, aż za przeproszeniem, no już nie będę może tu używał pewnych wyrażeń, ale no można pewne rzeczy powtarzać i one nie dotrą do umysłów historyków, polityków i innych różnej maści decydentów, którzy po prostu będą przepisywać historię pod swoje dyktando. Proszę Państwa, no to nie chodzi tylko o to, że tradycyjnie był przeciwny kultowi powstań, a zwłaszcza powstań przegranych, przede wszystkim powstań przegranych, obóz narodowy. To proszę Państwa, chodzi głównie o to, że po prostu zakłamuje się historię, po prostu przeinacza się na potrzeby propagandy historycznej fakty. Fakty. I przede wszystkim, proszę Państwa, chodzi o prawdę i chodzi o fakty, bo moim zdaniem w tej hura patriotycznej propagandzie po prostu robi się krzywdę powstańcom warszawskim. No, niekiedy sami powstańcy robią sobie krzywdę swoimi głupimi wystąpieniami, ale o tym może trochę potem bym powiedział. Tak, powstańcy robią sobie krzywdę swoimi głupimi wystąpieniami, ale no przede wszystkim, Szanowni Państwo, no powtórzmy. Czcimy klęskę, czcimy hekatombę, czcimy, nie obchodzimy. Zniszczenie naszej, no bo jeśli byśmy obchodzili, to znaczy, że tu jakieś skłonności, no, masochistyczne się wkradają. Czcimy hekatombę ludności cywilnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, drodzy Państwo, powtórzmy może jeszcze raz. To jest uroczystość, te uroczystości powinny być żałobne. To, że one się przez wiele lat odbywały głównie na Powązkach, przy pomniku Gloria Victis, to było, proszę Państwa, było, jest i będzie zawsze cmentarze, groby powstańców rozsiane często po całej Polsce. To jest najbardziej odpowiednie miejsce, żeby tam przyjść, zadumać się i zastanowić, co my robimy z naszymi elitami, co my robimy z naszym dobytkiem kulturowym, co my robimy z nami samymi. Bo Powstanie Warszawskie było bitwą, której nie można było wygrać. Obiektywnie. To nie było możliwe. O tym mówiło już wielu oficerów Armii Krajowej w momencie rozpoczęcia powstania. To wiedziano. To wiedziano. Przeciągano to powstanie aż 9 tygodni, mimo że naprawdę można było zakończyć gehennę ludności stolicy no miesiąc wcześniej i oszczędzić tej hekatomby, a można było po prostu powstania zupełnie nie zaczynać, bo to, co mówią niektórzy niedouczeni często, myślę w dobrej wierze wielu,
aktywiści, politycy, nawet historycy z dyplomami profesorskimi, że to się musiało tak skończyć, że to było powstanie młodych ludzi, po prostu musiało tak być. Proszę Państwa, no to jest spotwarzanie powstańców. To jest zrobienie z nich jakiejś bandy, która nie potrafiła słuchać rozkazów. To była armia. To były siły zbrojne. To mówienie, że oni woleli umierać na stojąco niż żyć na kolanach, no to proszę Państwa, no to uważam, że niestety powstanie spowodowało to, że wielu, którzy mogliby żyć, na przykład cywilni mieszkańcy Woli, sobie żyli, może i na kolanach, ale by żyli, a tak zostali wymordowani, to też w okrutny sposób, i wcale nie umierali stojąc, nie umierali z bronią w ręku, tylko po prostu zostali wymordowani, dlatego że Armia Krajowa no, rzuciła się z motyką na słońce. Niestety, trzeba mówić tak poważne i tak ostre słowa, bo dzisiaj niektórzy chcą to powtarzać po prostu. I wcale to nie spowodowało, że Polska nie stała się 17. Republiką. No, przypomnę, że Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego powołano tydzień wcześniej, więc już Stalin szykował się do budowy Polski Ludowej, Polski swojej, komunistycznej, rządzonej przez komunistów, ale jednak formalnie przynajmniej niezależnej od Związku Sowieckiego. Tak? No, jeśli ktoś ma problem z korelacją dat, no to niestety powinien wrócić. Tego uczą mimo wszystko na lekcjach historii w szkole. I to nawet w szkole podstawowej się tego uczy. I tak dalej, i tak dalej. Już nie mówię o tych bredniach, że Powstanie Warszawskie wygrało w 1989 roku, bo proszę Państwa, tu znowu powtórzę truizm, powtórzę to, co już wielu mówiło, ale widzę, że trzeba to powtarzać. Z żywą Warszawą, z tą Armią Krajową, która by nie wyginęła w tych atakach, gdzie co drugi czy co trzeci miał karabin, to wcale by tak łatwo nie poszło z wymianą elit, jak to niektórzy historycy określają, wymianą elit w Polsce Ludowej. Stara elita zginęła w Katyniu i Palmirach, a młoda elita zginęła w Powstaniu Warszawskim i potem przyjechał walec stalinowsko-bermanowski i wyrównał. A ten walec miałby trochę trudniejszą rozprawę w momencie, gdyby nie rzucono na rzeź, być może w wyniku prowokacji tych powstańców. Więc jak to mówi Grzegorz Braun, chwała bohaterom, hańba prowokatorom. I ludzie, którzy wywołali to powstanie, nie powinni dostawać odznaczeń. Powinny te, a normalne władze powinny odznaczenia odebrać. Mówię tu o tych, którzy wydali rozkaz do powstania. O Boże Komorowskim, o Chruścielu, o Pełczyńskim. Stopnie powinny zostać odebrane, powinni zostać zdegradowani, odznaczenia powinny zostać odebrane. Należy przemianować ulice, place, szkoły. Nie mówię tu o tych, którzy po prostu realizowali swój żołnierski obowiązek, jak rotmistrz Pilecki, jak wielu żołnierzy też Narodowych Sił Zbrojnych, jak pułkownik Radosław i wielu, wielu innych dowódców. Ale ci, którzy im wydali rozkaz walki i przedłużali jeszcze tą walkę w warunkach tragicznych, w warunkach, w których nie można było mówić o zwycięstwie, zasługują na wieczną hańbę. Proszę Państwa, to tyle ogólnie. Proszę Państwa, cóż powiedzieć? No to jeszcze powiem, proszę Państwa, wrócę do tego aspektu żałobnego. Mnie, proszę Państwa, jasny szlak trafia, kiedy widzę te koncerty wesołych powstańczych piosenek. No po prostu ludzie, którzy to wymyślili, to powinni co najmniej dostać po twarzy, albo nawet więcej, bo to no,
nie śpiewa się wesołych piosenek na wielkim pogrzebie, na rocznicy śmierci 300 tysięcy ludzi. Cisza, spokój, zaduma i co najwyżej rekwiem. A tu wesołe piosenki. No po prostu ludzie, którzy puszczają przy okazji 1 sierpnia wesołe piosenki, niech się naprawdę zastanowią się nad sobą, może nie wiem, trzeba wziąć rozpęd i uderzyć w ścianę. Tak samo, proszę Państwa, to jeszcze dorzucę, zanim przejdę do tegorocznych obchodów. To trzeba dorzucić pomnik Małego Powstańca, pomnik zbrodni wojennej. To jest zbrodnia wojenna wysyłać dzieci do boju. To jest coś, czego nigdy nie powinniśmy czcić. To powinno być coś, co zginie w mrokach dziejów, bo przynosi nam wstyd. Nie przynosi wstydu tym dzieciakom. Przynosi wstyd tym dowódcom, którzy ich brali do walki. Dobrze. A teraz proszę Państwa, cóż, teraz powstańców warszawskich jeszcze żyjących używa się do walki politycznej. I to jest podwójnie, nie dość, że się wykrzywia historię, to jeszcze używa się tej hekatomby, tej rzezi do walki politycznej. Wyciąga się panią Wandę Traczyk-Stawską, która nie wiem, zaraz, ona chyba już nawet coś takiego powiedziała, że powstańcy walczyli o to, żeby, prawda, części rowerowe miały swoje prawa. Jeśli nie powiedziała, to dolary przeciwko orzechom, że jeśli dożyje 80. rocznicy, to powie takie rzeczy. No i to, że trzeba, to, że powiedziała ona, trzeba już zmienić całkowicie ten rząd, który nie pamięta, że kobiety mają zapisaną swoją pozycję w tej konstytucji. No to jest, proszę Państwa, niesmaczne, to nie przystoi. No ale problem polega na tym, że teraz już na siłę szuka się powstańców, już tych prawdziwych powstańców mamy jak na lekarstwo, bo to już są szeregowi jacyś, którzy często jakieś łączniczki, łącznicy, już tych dowódców, nawet dowódcy plutonów po prostu poumierali. No. Ostatnim prawdziwym kombatantem, prawdziwym dowódcą z powstania był świętej pamięci generał Ścibor Rylski. No ale oczywiście tak, oczywiście wielkie kontrowersje były też wokół marszu Roberta Bąkiewicza. Który też próbowano posponować, to ja abstrahując od tego, że organizuje to Bąkiewicz, no uważam, że momentami treści na tym marszu Powstania Warszawskiego w miarę upływu czasu to już nie są treści narodowe, to są dalej jakieś treści takie ogólnopatriotyczne i też wpisujące się w tą propagandę. Ja nie mówię, że nie powinniśmy obchodzić tej rocznicy. Powinniśmy, choćby dlatego, że nasi poprzednicy ideowi w tym powstaniu walczyli. Im trzeba oddać hołd, ale trzeba przypominać to, co oni sami pisali, że uważają powstanie za zbrodnię. To pisali sami powstańcy, tuż po powstaniu, na gorąco. Młodzież Narodowa tak pisała. I proszę Państwa, oczywiście należy bronić prawa do tego, że mamy prawo obchodzić każdą rocznicę, również Powstanie Warszawskie. Nawet jeśli tutaj jakby emanacją mają być organizacje pana Bąkiewicza, no to już trudno. Teraz, proszę Państwa, no najbardziej kuriozalna informacja to jest taka, że Robert Bąkiewicz poszedł na wywiad do Telewizji Republika, która akurat na ten dzień nadawała z Muzeum Powstania Warszawskiego. I Muzeum Powstania Warszawskiego stwierdziło, że nie zapraszało Roberta Bąkiewicza,
i że są zaskoczeni i zbulwersowani jego obecnością 1 sierpnia w naszej instytucji i nagłośnieniem przez niego tego faktu. No proszę Państwa, to rozumiem, że jak już się nie podobam dyrekcji Muzeum Powstania Warszawskiego, to nawet jak zapłacę za bilet, to już nie mogę i tak wejść do Muzeum Powstania, jeśli się nie podobam dyrekcji. No, proszę Państwa, no to jest co najmniej śmieszne. Ba, dalej. W związku z agresywnym zachowaniem Roberta Bąkiewicza wobec powstańców warszawskich podkreślamy, że potępiamy wszelki brak szacunku i agresji pod adresem weteranów. Dbanie o pamięć powstania i dobre imię jego uczestników jest częścią misji Muzeum Powstania Warszawskiego. No, proszę Państwa, no, jedyne agresywne słowa no, to było zagłuszanie po prostu manifestacji Tuska, na której akurat przemawiała właśnie pani Traczyk-Stawska i gadała, no cóż, no niestety trzeba to powiedzieć, gadała głupoty, jak to często ma w zwyczaju. I no, natomiast tutaj jeszcze lepsze są odpowiedzi, które muzeum pisze, no niczym jakiś bot, jakiś kurczę chatbot. Każdy może wejść do Muzeum Powstania, liczymy przy tym na to, że każdy zachowa się adekwatnie do powagi miejsca. Pragniemy również zaznaczyć, dziś 1 sierpnia koncentrujemy się na oddaniu hołdu bohaterom Powstania Warszawskiego. No co? Przyszedł na wywiad, zrobił zdjęcie, wrzucił na Twittera, udzielił wywiadu i poszedł. No. No, proszę Państwa, no jest to śmieszne i niepoważne i nawet przy antypatiach do Roberta Bąkiewicza muszę powiedzieć, że jest to brzydliwe, bo za chwilę no, będą po prostu jakieś, prawda, listy tych klientów nie obsługujemy i każdy, kto ma, nie wiem, mieczyk Chrobrego czy coś, to już nie będzie wpuszczany. Proszę Państwa, tak to wygląda. Wygląda to no, niezbyt poważnie. Powiedziałbym nawet, że żałośnie, ale to już by było może i nadużycie. Proszę Państwa, to tyle może w tym temacie. Ja już zakończę. Czeka nas 80. rocznica i wojna o tą 80. rocznicę, bo już minister Gliński powołuje sobie specjalnego pełnomocnika do spraw obchodów i pewnie będzie wojna Rafała Trzaskowskiego i miasta Warszawy, jeśli oczywiście Trzaskowski pozostanie prezydentem, a nie zapragnie, nie wiem, do rządu czy do czegoś tam. No i proszę Państwa, no myślę, że to tyle. I myślę jeszcze jedna refleksja. Lech Kaczyński stworzył z Powstania Warszawskiego mit ogólnopolski. Mit w tej formie i treści bardzo szkodliwy. Ale należy po prostu... Tego walczenie z tym, że są obchody w całej Polsce, jest zawracaniem kijem Wisły. Należy, proszę Państwa, wypełnić tą rocznicę naszą treścią. Treścią, jeszcze raz powtórzę, chwała bohaterom, hańba prowokatorom. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.